Dzień dobry, witajcie w typowym materiale z Conqueror's Blade. Event Wspaniałe Słońce. Dwie skrzynie z ubiorem: skrzynia ubioru Wspaniałe Słońce oraz skrzynia z pradawnym ubiorem. Będziemy sobie dzisiaj te skrzynki otwierać. Właściwie tylko tą jedną skrzynię ubioru Wspaniałe Słońce. Dlatego zobaczmy, co w niej się znajduje. Znajduje się w niej ubiór rycerza niebiańskiego zakonu. Bardzo ładny skin, w szczególności ten płaszcz. Mega mi się podoba. Tak wygląda skin. Ten główny, można powiedzieć. Kolejny skin, który tu się znajduje, to jest Ubiór Vision Scary. Też bardzo fajny. I powiem Wam, że na ten chyba najbardziej poluję, mimo wszystko. Jest naprawdę mega skin. Oprócz tego mamy zestaw niebieskiego zakonu dla naszego Wierzchowca. Też ładnie wygląda. Trzeba przyznać, że ten sezon pod względem skinów chyba topka. Ubiór dla naszych żołnierzy. Kompanii Rycerzy Niebieskiego Zakonu. Tak to się prezentuje. Mamy ubiór jednostki Straży Wodza, wygląda w ten sposób. No, i tutaj jeszcze wiadomo, standardowe takie rzeczy, na które już jakoś tak bardzo nie pasuje. Co to jest w królewskim stylu? Jakieś e, odpowiednią personalizację uczesania bohatera. Jakieś nowe, nowe czesanie. Ciekawe, ciekawe. No dobra, zacznijmy. Zacznijmy od otwierania. Właśnie, jaka jest szansa? Jaka jest jeszcze szansa? Na legendarne jest 1% szansy, na wyjątkowe 10. 1% szans na legendarne. No, zobaczymy, jak mi pójdzie. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Będziemy otwierać po jednej skrzyni. Niebieski. Nie do końca dobrze. Otwieramy kolejną. Zielony. Bardzo źle. Bardzo źle. No dobra. Lecimy z kolejną skrzynką. Znowu zieleń. No, czy za nami. Otwarta skrzynia, o jest fiolet, jest fiolet i jest hełm do jednostek, no dobra, nie jest źle, aczkolwiek nie celuje totalnie w skiny do jednostek, ale fiolet to, to już lepiej, to już lepiej, prawda? Mieliśmy fiolet, więc jest lepiej, otwieramy kolejną skrzyneczkę, totalnie nic, kolejny opening. Niebieski. No hełm. Najemnika. To już mam. To już mam. Lecimy. Zieleni. Zielone. Dobra. Dziewiąta skrzynka. Dalej niebieska. Na 9 mamy tylko jeden fiolet. Lecimy kolejną. A. Dobra. Teraz poczekamy troszeczkę. 10 jest za nami. Nie, nie chcę żadnego pojedynku. Sorry, drop ciasta. Poczekajmy trochę. I teraz niebieska. Jedziemy z kolejną. Dalej, nic. Idziemy z kolejną skrzynką. No, ten raid jest naprawdę bardzo, bardzo niski. O, 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 jest fiolet, jest fiolet, i mamy czepiec straży wodza. To jest też ubiór jednostki. No ale dobra, już dwa fiolety są. Wolałbym moje, dla mnie, skiny. Hmm. Kolejne: Zieleń. No dużo tej zieleni, bardzo dużo tej zieleni dropi. Młot. Ty tymi zielonymi, niebieskimi się totalnie nie przejmujemy, bo nawet ich nigdy pewnie nie założę. I kolejny. Dalej nic. 30 skrzynek zostało. No to idziemy: zieleń. Teraz, o jest fiolet i ubiór jednostki straży wodza, czyli cały zestaw dostałem, tak, bo, czy pokazuje mi zestaw, bo miałem poprzednio, no dobra, jest już tam jakiś straży coś, coś z tego dostaliśmy, ale no wciąż to nie jest to czego oczekuję, oczywiście lepsze to niż nic, prawda, dalej nic. Otwieramy kolejną skrzynkę. Dalej nic. Jeszcze 25. Więc można powiedzieć, że połowa za nami. Jedziemy z kolejną. Niebieska. Plamienne Dodaci. O, jest Fiolet. Znowu to samo. Czepiec straży wodza. Cały czas lecę w to samo. Zielone. Muszę, muszę tylko coś sprawdzić jeszcze. Potrafiam na to. A patrz, ile tutaj jest z tego. Chociażby to. Dajcie mi to, to, prawda? No, z tego to bym się mega cieszył. Dobra, idziemy. Jeszcze 20 skrzynek. Możliwe, że jeszcze dorzucę trochę kluczy. Bo nie jestem zadowolony z tego openingu, bardzo nie jestem. Jedziemy z kolejnym. Hmm. Nie. I kolejny. Niebieski. Generał żniwiarzy, który już nawet miałem, więc. Wszystko będzie skrapowane. Zielony. Hmm. Próbuję tak od razu kliknąć. Zielony. Teraz tak samo. Niebieski. No nie. To skiny, które już posiadam w ilościach setki. Zieleń. Otwieramy kolejną. 13 zostało. Nie wygląda to najlepiej. Nie wygląda to najlepiej. O, jest fiolet. Jest! Zbroja Vision Soccer. Świetnie. Mówiłem właśnie, że nie wygląda to najlepiej. Zaraz sobie ją sprawdzimy. To jest coś, co najbardziej chyba chciałem z tych wszystkich rzeczy. To jest ten fiolet, który mi się bardziej podoba niż złoty. Więc bardzo fajnie. Otwieramy dalej. Dobrze. Idziemy jeszcze dalej. Hmm, tutaj nic. Osiem zostało. O, jest fiolet, jest fiolet. Ubiór straży wodza po raz trzeci dzisiaj. A, stra straży wodza. Tak, nie, no, to jest po raz trzeci dzisiaj. Dobra. Tej kluczy zostało Zieleń Zieleń cztery skrzynki zieleń I kolejna niebieska. Poczekajmy chwileczkę, poczekajmy. Teraz. Zieleń. No, nie. Dobra, ostatnia skrzynia. Uwaga, 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 uwaga. I zieleń. E, Okej, okay, wiecie co? Mam jeszcze troszeczkę, Możemy... mam 3000 suweren suwerenków. Spróbujmy kupić te klucze jeszcze. Kupy tyle ile mogę. 17 kluczy, dobra, otwórzmy jeszcze 17 kluczy. Zieleń. Otwórzmy kolejne. A. Nic, nic. O, jedno złoto chociażby. Coś złotego jedno. Da radę. O, jest fiolet. Uuu, ladr niebieskiego zakodu. I to cały ladr. Świetnie. Bardzo fajnie. Cały ladr, nie jakieś pojedyncze części. Spoko. No i już jestem zadowolony z tego openingu. Mimo, że naprawdę sporo tych kluczy poszło i złota nie widać, to te fiolety jest, są całkiem spoko. Czy może jakiś hełm byłby spoko? Hmm. Otwieramy. Kolejne. O, jest fiolet, jest fiolet. Włosy! <laughs> włosy w królewskim stylu. No dobra. Chciałem hełba włosy, zaraz też je sprawdzimy. Hmm. Tutaj nie. jeszcze 9. No to jeszcze jest jakaś szansa. Tutaj nic. Idziemy z kolejnym openingiem. Zieleń. No, złoty by się przydał jakiś jeden. Żeby fajnie ten opening zakończyć. Ok, tak od razu niebieski. Jeszcze raz tak od razu spróbuję. Zielony. Dobra, potrzymajmy trochę dłużej. Mm, teraz dzielenie 1% szans to jest jednak bardzo, ale to bardzo mało. Niebieski, Okej, okay, zostały nam ostatnie dwa klucze. Uważajmy na to. Otwieramy zielony i ostatni klucz. Moi drodzy, ostatni kluczek. O, jest fiolet, jest fiolet. Hmm. Na Naszczyłek do konia, mimo że już mam, jakby zdobyłem cały. W porządku, zerknijmy, bo coś tutaj jeszcze dostałem. Okej, okay, dostałem jeszcze jakieś klucze. Tak, dostałem jeszcze 5 kluczy. Dobra, to i jeszcze idziemy. Dostałem 5 kluczy. To jeszcze otworzymy. Jeszcze dalej. I teraz. Jest, jest złoto. No uh! <laughs> Mamy to. Jest zbroja. Jest Kiry z niebieskiego zakonu. Dobra, otwieramy dalej, otwieramy dalej. To potrzymamy znowu tak długo jak przedtem. 1% szans, moi drodzy, i się udało. Dodatkowe klucze mnie uratowały. I kolejny... O, jest, jest, jest! Co! Drugi raz? <ścoughs> Dlaczego nie coś innego? Dlaczego nie coś innego? Ale czekajcie, trzymałem bardzo długo. Może to jest metoda. Może to jest metoda potrzymanie długo, jeszcze raz tak samo zrobimy. I otwieram. Hm, niebieski. Okej, okay, wow, pod koniec. Cóż, <laughs> śmieszne, Mamy jeszcze 375 tych, tych, więc teoretycznie i 3, Nie, tych mamy fioletowych, mamy precjozy 14, 375 niebieskich, więc nie jesteśmy kupić troju druida zimy, który też jest całkiem przyjemny, ale. Co mogę zrobić? Mogę kupić klucze. Trzy klucze jeszcze. Mogę kupić jeszcze trzy klucze. Dobra, to otw jeszcze otworzymy trzy skrzynki kolejne. Poczekamy, poczekamy, bo to przynosiło mi najlepsze efekty. I otwieram zieleń. No dobra, idziemy dalej, jedziemy dalej. Zieleń i ostatnia skrzynka. Ostatnia, ostatnia, ostatnia. Poczekajmy sobie, poczekajmy, poczekajmy, poczekajmy. I to jest ten moment. Fiolet, jest fiolet. Ach, i ladr. Też już mam. Też już mam. Czyli jeżeli to mam, to to się z... Ale nie, ladry. Mogę mieć kilka do tych samych koni przecież założonych. Dobra, zróbmy teraz tak. E, to co zdobyłem, to hełm kompanii niebieskiego zakonu. Zakładamy. W wszystko założymy. Ladr niebieskiego zakonu. Ladr niebieskiego zakonu, drugi topię straży wodza. To są to jest do jednostek. Mogę mieć więcej tych samych skinów na jednostkach. Dobra, wiecie co? To ja tutaj po prostu wszystko pozakładam. E, nie będę się bawił w to, co już mam, czy jakieś skrapowania. Wszystko sobie załóżmy. Dobra, zerknijmy czy nic tutaj jeszcze nie mam do otwarcia. Jak jest z wymianą? Mam 85 fragmentów. Teoretycznie mógłbym kupić za to jeszcze a nie, srebrny kosztuje to samo co złoty. W porządku. E, Chodzimy do postaci. Moi drodzy, personaliz... Tytuł dostałem. Jaki tytuł dostałem? E, nie wiem, jaki tytuł dostałem. Możliwe, że jakiś mi wygasł, a nie dostałem. Ale. Teraz tak, jeżeli chodzi o ubiór, to mamy to. I powiem wam, że to się komponuje świetnie z moją koroną. Tutaj. Patrzcie. Używaj. No, całkiem ładnie. Całkiem ładnie. Tak to wygląda z tyłu, tak to jest nasza zbroja. Druga zbroja, również przyjemna, również przyjemna. Zwróćcie uwagę na to, bardzo, bardzo fajnie. A, czyli mamy to, to jest bardziej takie dostojniejsze, oraz to dwie, zbro dwie zbroje, które wylosowałem, i bardzo fajnie powiem Wam, że dobrze że się trafiły zbroje, bo gdzieś tutaj tych butów, rękawic, to nie widać, a to zawsze można sobie gdzieś tam dobrać, prawda? Zobaczymy, jakby to się komponowało z różnymi koronami. To jest korona za Reginopolis, to jest korona za Augolię, i mam jeszcze koronę Monarchy, ale nie do końca, nie do końca. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o korony, to te. Ale z hełmów myślę, że takie coś mogłoby pasować. Ten hełm też nie jest zły. Całkiem przyjemnie się komponuje. Właściwie większość hełmów, nawet ten nordycki by pasował. Kaptur. E, tak sobie. Znaczy, gdyby kolor był inny to może. Ale nie jest też najgorzej. Zwróćmy uwagę jeszcze, jakby to się komponowało z tym hełmem. Tak, tak jak myślałem. Też fajnie. Też fajnie. Zająca Wielkanocnego. Nawet nie wiedziałem, że ten hełm mam, szczerze mówiąc. Chyba, że teraz go dostałem i go nie zauważyłem. Okej. Okay. Ale zostawmy w ten sposób. Jedyne, co jeszcze zrobię, to wróćmy do zbroi. E I te, co wygraliśmy, to jest ta. Prawda? Tak. To wygląda tak. I to wygląda tak. I chyba tam mnie bardziej przekonuje, ale na razie używajmy sobie, dobra. Zobaczmy na Wierzchowca. Zobaczmy na naszą Zeberkę, którą możemy teraz zmienić cały zestaw. E, gdzie on jest? Zakonu Czystości? To nie był Zakonu Czystości. Teraz. Lader Zakonu Czystości. Tak, dobrze mówię. To były Zakonu Czystości, czyli Lader Zakonu Czystości, używaj Ochraniacze nóg. Dobra. Wszystko z czystości. I jest używane na zebrze. Tak. Jest używane na zebrze. Tak to się prezentuje. Jeżeli chodzi o wygląd. To mam włosy nowe właśnie. To są te. Hmm. No. Ja. A ty kolor da się ich zmienić? Nie da się ich koloru zmienić. Słuchajcie, sprawdźmy to. Zmienimy. To da się, do tego się da wrócić. Eee, muszę ściągnąć chyba. A, eee, dobra, żeby było widać. Musimy użyć nak schować nakrycie głowy. Czyli tak by to się prezentowało. Dość śmiesznie, dość nietypowo. Okej. Okay. No, francuski sezon, co tu wam dużo mówić? Francuski sezon, więc tak to wygląda. Jeszcze wejdźmy e, do Wierzchowca, coś mamy. A, na czułek niebieskiego zakonu. A, bo to był niebieski zakon nieczystości. Przepraszam, ja zrobiłem zły. Właśnie, to jest to. Ten ladr. Ten ladr. Okej, okay, czyli ja nie, ja nie zdobyłem całego setu. Mi się wydawało, że ja cały set w ogóle zdobyłem. A, nie, dopiero mam dwie rzeczy z niebieskiego zakonu. Dwie rzeczy. Okej, okay. no ale w ten sposób by to się prezentowała nasza postać. Zobaczmy w grze. Tak to wygląda. Całkiem dość nietypowo, więc myślę, że może sobie nawet jakiś czas z tym pobiegam. Tak to zostawię. Eee, zobaczmy jeszcze, jak to się komponuje z drugą zbroją. W ten sposób. Też przyjemnie. Też bardzo przyjemnie. Okej, okay, moi drodzy. Słuchajcie, to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo. I cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach. Możliwe, że jeszcze kiedyś taki um, taki odcinek zrobię. Dajcie mi znać, czy chcielibyście zobaczyć więcej tego typu openingów. Może na następny event wtedy też wam coś takiego przygotuję. Dzięki i do zobaczenia.